Nowodworska TV. Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społecznego w dniach 26-28 maja 2011 roku po raz kolejny zorganizowali Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Muszelki Wigier. W tegorocznej edycji wzięło udział 900 osób. To nowy rekord tej imprezy. Co przyciąga młodzież? To bardzo urozmaicone warsztaty, szczególnie taneczne w kategorii taniec irlandzki, jazz, hip-hop, salsa, taniec ludowy. Wszystkie z wybitnymi instruktorami z kraju i zagranicy. Wśród uczestników po raz pierwszy pojawili się Szwedzi, Bułgarzy, Rosjanie i Białorusini. Ponadto wiele nowych środowisk z Polski, a wśród nich dzieci z Nowodworskiego Centrum Artystycznego Tęcza, wykonujące znane i lubiane piosenki. O szansę uczestników z naszego powiatu zapytaliśmy panią Agnieszkę Sztabnik, kierownik do spraw artystycznych Nowodworskiego Centrum Artystycznego Tęcza. Na taki festiwal jedziemy po raz pierwszy, więc nie wymagam dużo od dzieci. Mam nadzieję, że dzieciaki są dobrze przygotowane, tak jak zawsze, więc wydaje mi się, że powinny zaśpiewać dobrze i zaprezentować Nowy Dwór jak najlepiej tylko potrafią. Moje oczekiwania co do występów dzieci nie są ogromne. Chciałabym tylko, żeby dzieciaki pokazały się przed szerszą publicznością na dużym, renomowanym festiwalu, przed profesjonalną komisją, która składała będzie się z osób spoza granic naszego państwa, z Rosji, Łotwy i Szwecji. Podczas festiwalu nowodworskie dzieci prezentowały się znakomicie. Festiwalowe jury przyznawało nagrody w 5 kategoriach. Mamy nadzieję, że na kolejnej edycji festiwalu przedstawiciele naszego powiatu zajmą czołowe miejsca. Mariusz Ziółkowski, Nowodworska TV. Nowodworska TV.